senatorze, od dłuższego czasu słyszymy, że jest dobrze w finansach publicznych, że wszystkie wskaźniki idą w górę, deficyt będzie mniejszy. To dlaczego Prawo i Sprawiedliwość funduje Polakom w czasie wakacji nowy podatek, mówię rzecz jasna o tej opłacie paliwowej? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w Polsce mamy różne samorządy. Samorządy, które są silniejsze ekonomicznie i te, które są słabsze. I ta projekt dotyczący wprowadzenia opłaty paliwowej, a środki z tej opłaty tylko i wyłącznie mogłyby być przeznaczone na Fundusz Dróg Krajowych, względnie na Fundusz Dróg Samorządowych, a więc gminnych, powiatowych, wojewódzkich, żeby wzmocnić te samorządy i żeby te samorządy mogły prowadzić normalne prace remontowe, modernizacyjne, względnie budować drogi. To się przekłada bezpośrednio na bezpieczeństwo, ponieważ wiadomo, że lepsze drogi to jest oczywiście większe bezpieczeństwo. Natomiast z informacji, jakie posiadamy od PKN Orlen, a jest to największy producent i dystrybutor paliw w Polsce, wiadomo, że ceny paliw nie ulegną zmianie. To znaczy nie będzie tak, że wprowadzenie tej opłaty spowoduje podwyżkę cen oleju napędowego czy etyliny. Wyjaśnia to w swoim komunikacie PKN Orlen, ponieważ my mamy taką oto sytuację, jeżeli chodzi o rynek paliw, że w wyniku uszczelnienia systemu dotyczącego VAT sprzedaż paliw PKN Orlen zwiększyła się w roku 2016 o 18% w stosunku do roku 2015. To pokazywało, jak wiele paliwa przeciekało bokiem. W związku z tym zyski PKN Orlen są na bardzo wysokim poziomie i PKN Orlen może tutaj zadziałać w ten sposób, że nie będzie pobierało takiej marży jak do tej pory za swoje produkty i dzięki temu ta cena paliw nie ulegnie zmianie. W ogóle ani o grosz, czy też będzie po prostu mniejsza niż te 20-25 groszy, ile ma wynosić ta opłata paliwowa? Jeżeli chodzi o ceny paliw, to one są oczywiście pochodną sytuacji makroekonomicznej i w tej chwili wiemy, że baryłka ropy kosztuje około $40 na rynkach światowych. Były czasy, że ponad $100 kosztowało. Z zapewnień przedstawicieli PKN Orlen oraz przedstawiciela innych spółek paliwowych wiemy, że nie są planowane absolutnie w związku z wprowadzeniem tej opłaty planowane wzrosty cen paliw. Także tutaj po pierwsze to, co robi opozycja, podsycając taki niepokój społeczny, a więc twierdząc, że to jest łatanie dziur w budżecie, nie jest to łatanie dziur w budżecie, ponieważ środki są tylko i wyłącznie dedykowane na bardzo konkretny cel, albo na drogi krajowe, albo na drogi samorządowe. A druga kwestia, że nie będzie, według zapewnień przedstawicieli PKN Orlen, nie będzie wzrostu cen paliwa. Natomiast ta ustawa spowoduje, że realny poziom środków, które pozostaną w samorządach na rozwój drogownictwa, ulegnie dużemu zwiększeniu. Planuje się, że około 5-6 miliardów, ponieważ w tej chwili środki, które mają samorządy, to jest około 2 miliardów złotych. Natomiast potencjalne wpływy, jeżeli to rozwiązanie zostanie przyjęte przez parlament, spowoduje zwiększenie jeszcze około 3-4 miliardy złotych, co da łącznie kwotę o 6 miliardów złotych. Trzeba to również wiązać z tym, że w świetle dyrektywy z 1999 roku będzie niwelowany podatek od środków transportu, które w tej chwili gminy pobierają i to jest zalecenie Unii. W związku z tym środki, które są przeznaczane na infrastrukturę drogową przez samorządy, ulegną dalszemu zmniejszeniu, co oczywiście w sytuacji, zwłaszcza tych biedniejszych samorządów, spowodowałoby, że mielibyśmy do czynienia z sytuacją z dalszą, drastyczną degradacją stanu tych dróg. Czyli zyski PKN Orlen zamortyzują tę podwyżkę, tę dodatkową opłatę, którą rząd będzie pobierał wraz z zakupem benzyny, tak? W pewnym sensie można w ten sposób powiedzieć, plus to, że sytuacja w tej chwili na rynkach światowych, mówiliśmy o tej makroekonomii, jest bardzo korzystna, ponieważ ceny baryłki ropy są na niskim poziomie, relatywnie na niskim poziomie w stosunku do tego, co mieliśmy jeszcze niedawno. Przypomnijmy sobie sytuację, że
Jakiś czas temu na stacjach benzynowych została przekroczona na niektórych magiczna kwota 6 zł za litr etyliny 95. No było to kilka lat temu, ale taka sytuacja była. PiS bardzo mocno krytykował rząd Donalda Tuska właśnie za te wysokie ceny i obiecywał, że jeżeli coś będzie robił z cenami benzyny, to je obniżał i obniżał te wszystkie marże. No i tutaj przede wszystkim to jest również cena paliwa, jest pochodną akcyzy, którą płacimy w każdym litrze nabywanego paliwa. Natomiast my tutaj poziomu akcyzy absolutnie nie zwiększamy.